Ale już leci. Cały czas już nie przestawa. To ty nagrywałeś na sprawie tego Zygmunta 30? Tak. Sprawie? Ustaw się naprzeciwko nas zaskarżonych, co nie? Chodź. Elżbieta, proszę na jest. Nie tutaj. Chciałem jeszcze dodać parę rzeczy, mianowicie chciałem powiedzieć, że w podobnej sprawie w Warszawie 19 sierpnia sędzia Mioduszewski wprost powiedział podczas procesu, podczas uzasadnienia wyroku, że pomniki takie właśnie jak pomnik Armii Czerwonej promują komunizm i te pomniki są przestępcze i powinny zostać rozebrane. Ten pomnik, tak zwany pomnik, jest nazywany przez kombatantów, środowiska kombatantów i osób represjonowanych śmieciem. Więc komendant Marek Rudnik wystąpił w obronie śmieci. Śmiecia sowieckiego, które zostawili okupanci polscy, jak odchodzili. Oskarżenie to jest przeciwko patriotom,
prowadzone przez komendanta miejskiego policji Marka Rudnika. Otóż Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych wystosowało pismo do małopolskiego komendanta policji o usunięcie ze stanowiska komendanta miejskiego Marka Rudnika i wydalenie go z policji raz na zawsze za to, że jest polakożercą, że jest albo popudczykiem, albo zdrajcą, który pracuje na rzecz Putina i na rzecz Moskwy. I ja pozwalam sobie to pismo dołączyć do akt sprawy. I przedkładam pismo Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie skierowane do małopolskiego komendanta policji nadinspektora Mariusza Dziękuję panu. Wołomił Gospodzki, pan, tak? Też pan jest za utrzymaniem zaskarżonego wyroku. Oczywiście, tak? Przydam się do pani kolegi Jernica. Dobrze, dziękuję panu. Igor Sokołowski, nie ma go, i pan Adam Słomka. Proszę stać. I to samo pytanie skierowane do pana. Pan za utrzymaniem wyroku, tak? Wysoki Sądzie, chciałbym przypomnieć, bo nie wszyscy może wiedzą, o co chodzi. Chodzi o to, że środowiska patriotyczne z Nowego Sącza, Klub Gazety Polskiej, z Krakowa, środowiska Porozumienia Organizacji Niepodległościowych, delegacja Konfederacji Polskiej Niepodległej i Niezłomni, szereg środowisk patriotycznych, zorganizowały pokojowy wiec pod obeliskiem uczci okupantów radzieckich w Nowym Sączu. I ten pokojowy wiec zakończył się napaścią na nas ze strony policji. Myśmy zostali po prostu otoczeni przez dużą grupę policjantów w rynsztunku bojowym, wyglądających jak zomowcy, uzbrojonych dłoń długą, w karabiny, w miotacze gazu. Przewrócono szereg osób, w tym pana Zygmunta Miernika, poturbowano i w efekcie trafił na tydzień do szpitala w Nowym Sączu. Myśmy zostali po prostu w sposób bezprawny i bandycki pozbawieni prawa do legalnego i bardzo grzecznego, spokojnego, pokojowego manifestowania przeciwko symbolowi rosyjskiej okupacji. Takich akcji robiliśmy przecież, Wysoki Sądzie, więcej. Na początku lat 90. po kilkuset takich akcjach większość tych obelisków sowieckich została zlikwidowana. I tutaj te przypadki, które jeszcze zostały tam w Olsztynie, w Stargardzie Szczecińskim, w Katowicach, w Nowym Sączu, to już było bardzo niewiele w sumie tych śladów okupacji rosyjskiej. Wydawało się, że te ostatnie uda się w wyniku tej pozytywnej atmosfery w polskim społeczeństwie, w reakcji na napaść Rosji na naszego sąsiada, że wydawało się, że w tym klimacie ta sprawa zostanie załatwiona. I jesteśmy, muszę powiedzieć, tutaj zbulwersowani faktem, że kierownictwo policji, komendy miejskiej, pan komendant Rudnik, tak słusznie Krzysztof Zdyl powiedział, działając przecież w interesie tych oprawców, bo Armia Czerwona wymordowała polskich policjantów i funkcjonariuszy, nie tylko zresztą policji z Nowego Sącza, również mamy tutaj tablicę w holu, wchodząc do sądu, wymienieni są z nazwiska sędziowie i pracownicy tego sądu tutaj w Nowym Sączu, zamordowani przecież przez tą Armię Czerwoną. Policjanci, no szereg osób, tysiące przecież urzędników i ponad milion obywateli polskich zostało poddanych eksterminacji ze strony Armii Czerwonej. I w tej prostej sprawie by się wydawało, bo w sprawie konieczności zlikwidowania tego straszydła, tego symbolu zniewolenia władztwa rosyjskiego nad Polską, w tej sprawie, gdzie wszystkie te środowiska patriotyczne potrafiły wystąpić do władz miasta, gdzie wcześniej radni zdołali przyjąć uchwałę o konieczności likwidacji tego monumentu. Niestety ta uchwała nie została wykonana i bardzo słusznie tutaj trzeba podkreślić bardzo ładne uzasadnienie sędziego Andrzeja Kuźniara w Sądzie Pierwszej Instancji, który
dobitnie i bardzo trafnie zauważył, że nie byłoby w ogóle przecież tych problemów, Wysoki Sądzie, z tą sprawą, z tym likwidacją, w końcu zresztą udaną naszą akcją likwidacji tego monumentu, gdyby władze miasta wykonały prawo miejscowe, bo uchwała Rady Miasta jest aktem stanowiącym, no, aktem prawa miejscowego. Powinny władze miasta wykonać tą uchwałę, a policja i prokuratura powinna stać na straży prawa i powinny były przez ostatnie 15 lat wystąpić do prezydentów miast o wykonanie uchwały. Przecież zamiast nas napadać, trzeba było skierować pismo, czy wysłać jednego funkcjonariusza, czy prokuratora do prezydenta i zapytać, no panie prezydencie, dlaczego pan nie wykonuje woli społeczeństwa? Przecież uchwała Rady Miasta to jest tak jak w Sejmu w kraju, prawda? Tutaj lokalnie ludzie, którzy przeżyli okupację sowiecką w Nowym Sączu, widzieli te zbrodnie, znamy je przecież rozmiar, ten w centrum miasta przecież zastrzelono żołnierzy niezłomnych po wojnie. I w tych warunkach, gdzie społeczeństwo się wypowiedziało poprzez radnych, gdzie jest uchwała Rady Miasta, gdzie jest przecież świadomość społeczna już bardzo w tej chwili zaawansowana po tej historycznym ujawnieniu przez Instytut Pamięci Narodowej tego faktu, że ponad milion Polaków zostało wymordowanych przez Armię Czerwoną. I w sytuacji, kiedy już to wszystko wiemy, minęło ćwierć wieku, Wysoki Sądzie, jesteśmy zbulwersowani, że w tak prostej sprawie tak długo tą rzecz, żeśmy o to walczyli, nie tylko zresztą pod pomnikiem, bo przecież przez wiele miesięcy w sądzie, kiedy chodziło o zatrzymanie nas, pobicie, o zasadność tych działań, cały czas niestety dawano wiarę tej koncepcji policji i prokuratury, która była koncepcją antypolską. I cieszymy się, że znalazł się wreszcie sędzia i chwała mu za to, który potrafił dobitnie pokazać, że działania policji były nieuzasadnione, że były bezprawne, że to, co robiliśmy, było po prostu w interesie społecznym. I w tym sensie chciałem wszystkim serdecznie za to podziękować, za tą postawę, podziękować panu sędziemu Kuźniarowi i chciałem prosić Wysoki Sąd, żeby Wysoki Sąd w swoim orzeczeniu odniósł się właśnie do tego, o czym mówił pan Zygmunt Miernik, nieobecności oskarżyciela, co jest bardzo znamienne, właściwie szokujące. Nie ma ani policji, ani prokuratury. Powinni, biorą pieniądze, my płacimy podatki. Przecież my tu, jak tu przychodzą ludzie, to się zwalniają z pracy. Kosztem z własnego życia, rodziny, zdrowia przychodzą tutaj i to się rzadko zdarza, że przychodzą ludzie w ogóle do sądu. I dobrze, że przychodzą, bo mają prawo przecież wiedzieć, jak to funkcjonuje. I życzymy jak najlepiej sądom teraz, żeby tu się dobrze działo. Chcielibyśmy. Widzimy tu dobry prognostyk po tym orzeczeniu Sądu Rejonowego, ale trzeba powiedzieć, że to, co robi, reprezentuje kierownictwo policji za nasze podatki, co reprezentuje jeszcze gorzej prokuratura, bo w policji można powiedzieć, wykonywali rozkaz, wiemy, że pan Rudnik dostał rozkaz z Warszawy, gdzieś przez telefon, pewnie minister, może ambasada interweniowała, nie wiemy, ktoś tam, dowiemy się, jak będzie pan Rudnik tutaj doprowadzony w kajdankach i będzie miał sprawę karną, to nam wyśpiewa wszystko, kto mu kazał. Ale zanim to nastąpi, to trzeba, żeby sąd podtrzymał i wskazał to, co zrobił sąd rejonowy. Że my musimy zamknąć wreszcie to dziedzictwo komunistycznej tyranii. Ile lat można się z tym zajmować? My powinniśmy się dzisiaj zająć korupcją, zajmować się budową państwa praworządnego, a my cały czas od ćwierć wieku nie potrafimy załatwić prostego truchła, że ktoś gdzieś postawił nam okupantów i nie potrafi tego wykonać uchwały Rady Miasta. I o to bym Wysoki Sąd prosił, żeby Wysoki Sąd w swoim rozstrzygnięciu nie tylko odniósł się formalnie do tej sprawy, co oczywiście jest bardzo ważne, ale żeby też merytorycznie potrafił się pochylić nad tym, co jest potrzebą postawy naszego wymiaru sprawiedliwości. To, o czym mówił pan Bzdyl w Warszawie. Coraz więcej sędziów i w Katowicach w podobnej sprawie, i w Warszawie, tam dwa pomniki sowieckie. Sędziowie od mniej więcej roku tą linię orzeczniczą wskazują nową, w której mówią, że to już sprawa powinna być dawno załatwiona, że jest rzeczą kompromitującą dla polskiego wymiaru sprawiedliwości i dla społeczeństwa, że my tych spraw nie potrafimy tyle lat wygrać, załatwić, zamknąć, żeby przejść do budowy normalnej Polski. I ja w swoim wystąpieniu chciałbym wszystkim, Wysoki Sądzie, prosić o podtrzymanie
merytorycznie, w sensie formalnym tego wyroku i o odniesienie się do nieobecności oskarżenia i do w ogóle zajmowania Wysokiego Sądu tego typu politycznymi sprawami. Nie powinno to mieć miejsca w Polsce niepodległej. Dziękuję bardzo. Zygmunta Miernika o zarządzenie przerwy i doprowadzenie oskarżyciela publicznego na rozprawę, albowiem jego obecność na rozprawie odwoławczej nie jest obowiązkowa. A został on prawidłowo zawiadomiony o terminie rozprawy. Proszę poczekać na ogłoszenie wyroku, który zostanie ogłoszony po jego sporządzeniu. Za ile orientacyjne, Wysoka Izbo? Proszę poczekać na chwilę. Nie, tu czekaj. Tu czekaj. Na skutek apelacji wniesionej przez Komendę Miejską Policji w Nowym Sączu, od wyroku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu, Sąd Okręgowy zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy, a kosztami sądowymi za postępowanie odwoławcze obciąża Skarb Państwa. Proszę usiąść. Sąd odwoławczy utrzymał zaskarżony wyrok w mocy. Sąd słusznie postąpił, uniewinniając wszystkich obwinionych, i w tej sytuacji nie ma potrzeby ponownie przytaczania argumentów podniesionych przez sąd pierwszej instancji, z którymi sąd odwoławczy w pełni się zgadza. Kosztami postępowania został obciążony Skarb Państwa, dlatego że apelacja nie została uwzględniona, bowiem była oczywiście bezzasadna. Wyrok jest prawomocny. Nie damy by nam
wejdziemy przed sąd, zrobimy wiec przed sądem. Zapraszam na EKT na śniadanie w Rynku, żeby daleko nie jest. Wszystkich obecnych na sali. Dziękujemy. Pani nam już robiła taką barterkę. Mogę panią zapraszać. To jest torba jaka. Serdecznie nasze środowiska patriotyczne. Proszę Państwa, zgodnie z tradycją trzeba zrobić mały
mały wiec. Chodźcie, panią szczególnie. No jak to pani przyjechała z Wielkiej Brytanii specjalnie na nasz wiec. Zapraszamy pani na najdalek. Brawa dla pani, brawa dla pani. Zapraszamy, drodzy bardzo, Krzysiu też, chodźcie koledzy. Tutaj szef KPN, drugi szef gdzieś tu KPN. Gdzie tu są ci koledzy? A, tu Gwardia, o, Włodek też, proszę bardzo. Chodźcie. Nasze, proszę Panią, to nasze zwycięstwo. Pani też ma swoją cegiełkę i bardzo Pani dziękujemy za to trwanie przy polskości na emigracji. Proszę Państwa, zgromadziliśmy się dzisiaj pod Sądem Okręgowym w Nowym Sączu, ponieważ rozpoczyna się tutaj seria procesów, które są rozpatrywane przez sąd drugiej instancji, ponieważ trwają w tej chwili nasilone represje wobec patriotów w sądzie rejonowym. I my się odwołujemy, bądź odwołuje się policja i te wszystkie sprawy będą tutaj trafiać, chyba że się sędziowie wyłączą. I już jedną taką sprawę mamy zasygnalizowaną, że się sędziowie tutaj z regionu wyłączyli i jedna ze spraw przeciwko nam trafia do sądu w Krakowie. Pewnie ci z Krakowa ze strachu też się wyłączą, przekażą to do Łukaszenki, Łukaszenko to przekaże do Putina. No i też, no zobaczymy co będzie, do Korei Północnej może trafimy w efekcie. Ale proszę Państwa, dzisiaj pierwszy mecz 1-0 z Szajką. Towarzysz Rudnik i spółka z policji wytoczył przeciwko nam ciężkie działa. Jeszcze nie wiedział, że oczywiście zmieni się Polska niebawem i padnie cała ta ich szajka. I miał odwagę bezczelną wytoczyć patriotom, całej grupie patriotów przecież z Nowego Sącza i z Krakowa, z Łodzi, z Katowic, sprawę o rzekome zniszczenie, ja nie wiem jak można zniszczyć i znieważyć obelisk ruskich okupantów. Jak można znieważyć okupantów, nie jest to dalibóg zupełnie niezrozumiałe, no ale taką miał odwagę albo zadanie. I ten proces wygraliśmy z hukiem w pierwszej instancji. Bardzo ładnie to uzasadnił sędzia, trzeba to przypomnieć, że działanie policji było bezzasadne, ponieważ dawno władze miasta powinny były wykonać uchwałę Rady Miasta o likwidacji pomnika ruskich okupantów. I za to mu się należą brawa. Bo taka jest prawda. Gdyby w roku 1991 tutaj są nasi koledzy ze Strzelca i z KPN-u, jak szli tu przez miasto, wyrwali tutaj w centrum tablicę, mogliby o tym powiedzieć, komunistyczną, i szli do pomnika, też go można było wykończyć, ten pomnik, ale wtedy zdaje się, że nasi koledzy z Komitetu Obywatelskiego Solidarność przy Lechu Wałęsie troszkę im łydki drżały ze strachu. Więc musieliśmy to dokończyć po ćwierćwieczu, ale z tej prostej sprawy, z tej przecież akcji, którą zainicjował tutaj przecież i środowisko z Nowego Sącza, Patriotycznej Grup Gazety Polskiej i Towarzystwo Historyczne, no i wielka zasługa Krzysztofa Bzdyla, który zorganizował Kraków, który wyruszył z własnych opłotków z szarżą tutaj wsparcia do Nowego Sącza. I dzięki tej akcji, którą zainicjował Krzysztof Bzdyl, zdołaliśmy to truchło zlikwidować, usunąć i jeszcze teraz niestety troszkę musimy ponosić konsekwencji tych wojen, ponieważ wytoczono nam fałszywe zarzuty, oskarżono nas o znieważenie pomnika okupantów i o to, żeśmy napadli na policjantów. Prawda, szliśmy po mieście, grupa bandytów i szukali, gdzie tu są policjanci i na nich napadli. No, kompletna absurd, ponieważ myśmy demonstrowali pod pomnikiem i otoczyła nas zgraja policjantów z karabinami, miotaczami gazu. Szarpali nas, przewracali, wlekli jak worek kartofli. Także, no nie ma zgody na te bandyckie działania policji. Bardzo się cieszę, że ten pierwszy proces się zakończył dzisiaj prawomocnym wyrokiem. Spodziewałem się od pani sędzi trochę więcej odwagi, że powie parę słów prawdy, ale podobno i tak już zaszło duża u niej przemiana, bo przed wyborami naszych ludzi tutaj opowiadali mi, uznawała, że oni jednak są bardzo niegrzeczni i nie powinni się skarżyć na policję. I zobaczcie, jaka metamorfoza u tej pani sędzi. Parę dni wybory i proszę, jak się ładnie u nas zachować. Także dydaktycznie
dydaktycznie ten wpływ na sądy się odbywa i ta dzisiejsza nasza akcja i kolejne, które tu będziemy robić, powinny być taką właśnie formą edukowania społeczeństwa, bo media są więc przez media do społeczeństwa, że są patrioci, nie damy się wszyscy ogłupić, nie wszyscy wyemigrują, nie wszyscy dadzą się zastraszyć, ale są ludzie świadomi, waleczni z różnych środowisk, bo przecież są narodowcy, dzisiaj piłsudczycy, ludzie z Solidarnych 2010, weterani jeszcze z lat 70., założyciele KPN-u i są ludzie, którzy niedawno się włączyli, młodzi. Bardzo się cieszymy, że wszystkie te pokolenia są tutaj reprezentowane. Także myślę, że dzisiaj bardzo udana akcja, bardzo udana edukacja Sądu Okręgowego i myślę, że czeka nas teraz edukacja Sądu w Krakowie. No i kolejne procesy, bo przecież na pewno ta szajka odwoła się od kolejnych wyroków, które przegrali. I jeszcze zwracam uwagę wszystkim, którzy byli dzisiaj oskarżeni, żeby do mnie podeszli. Trzeba złożyć dzisiaj wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku na piśmie. Trzeba dopilnować to, co robi Krzysztof Zdyl, czyli kwestii zarzutów wobec funkcjonariuszy. I trzeba również złożyć wniosek o zasądzenie zadośćuczynienia wszystkim tym osobom, które były represjonowane. A tu szereg osób było zatrzymanych, przewróconych, skopanych. Wszystkie te osoby, które były poddane represjom, w wyniku dzisiejszego prawomocnego wyroku otwiera się droga do zadośćuczynienia. Jak się wygra zadośćuczynienie, to się występuje do Skarbu Państwa o potrącenie z poborów temu funkcjonariuszowi, który złamał prawo. Czyli trzeba konkretnie powiedzieć, że pan Rudnik, czy też sędzia, czy prokurator, konkretnie kto naruszył nasze dobra. A myśmy tu te dobra utracili, bo przecież trzeba było tu jeździć, walczyć. Są to koszty, ludzie się zwalniali z pracy, koszty przejazdu i tak dalej. To wszystko trzeba teraz im wygarnąć i pokazać, jak zajmowali się sprawami, które do dawna powinny być załatwione, a tylko się nas nęka i próbuje się nas odwieść od zmiany Polski, bo przecież oni nam zajmują czas, żebyśmy się nie zajmowali tym, co jest najważniejsze. Przecież najważniejsze nie są pomniki stalinowskie. Najważniejsze to są stalinowcy siedzący w urzędach. Stalinowscy prokuratorzy, stalinowscy policjanci, stalinowscy sędziowie, stalinowscy funkcjonariusze ubecnie w służbach specjalnych. To jest to, czym my się musimy zajmować. Ja niestety jeszcze się teraz chwilowo zajmujemy tymi truchłami. Także wielki sukces. Bardzo za to Państwu dziękuję. Myślę, że będą kolejne przemówienia, może jakiś przerywnik muzyczny tutaj. Ja kolega coś powiedzieć. Nam, tak, zaraz Ci damy głos, tylko puścimy przerywę. Ja Thank you.
Szanowni Państwo, może kilka słów powiem o naszych sprawach, bo w sądzie wygrywamy, to prawda, kolejne sprawy wygrywamy, albo nas uniewinniają, albo umarzają sprawę, to jest wygrana. Natomiast muszę powiedzieć, że policja to jest taka twierdza, gdzie te złogi komunistyczne są usadowione bardzo mocno i prokuratura. Bo policja dalej kieruje te sprawy do sądu oskarżenia przeciwko nam, natomiast prokuratura ze swojej strony skierowała sprawy przeciwko tym, którzy podpisują pisma porozumienia organizacji kombatanckich i niepodległościowych w sprawie ukarania Marka Rudnika. Czyli w tej chwili prokuratura z Limanowej wezwała sekretarza porozumienia na przesłuchanie i ma zjawić się w tej prokuraturze w piątek. Czyli fakt popierania naszej działalności patriotycznej i fakt ujmowania się za nami spowodował, że prokuratura wzywa ich na przesłuchanie. Po co? To można się tylko domyśleć, że te złogi komunistyczne wybierają tam naciski, żeby nas zastraszyć i zamęczyć. No takie rzeczy im się na pewno nie udadzą, bo ja mam nadzieję, że prokuratura z powrotem zostanie podporządkowana Ministerstwu Sprawiedliwości i nie będzie wyczyniać sama to, co chce. Rzeczy idą w dobrym kierunku dla Polski i dla narodu polskiego. Więc tu możemy się spodziewać tego, że będzie uchwalona ustawa, że my będziemy mogli zająć się sprawami innymi, też ważnymi dla Polski. Natomiast te sprawy wszystkich reliktów komunistycznych zostaną załatwione jedną ustawą i samorządy lokalne zostaną zobowiązane do usunięcia ich. Nie będzie tutaj żadnej dwuznaczności w przepisach. Także dziękuję za uwagę i pani tutaj bym prosił o, jeżeli pani oczywiście raczy, o zabranie głosu. Poczekaj, przerywnik muzyczny i pan. Tak. Po piosence pan. Puść jakąś pan piosenkę.
dla rządzących złodziei i komunistów. Demokracja jest, ale my jej nie chcemy takiej. Przede wszystkim chciałam pogratulować Waszej grupie zwycięstwa. Życzę wszystkich sukcesów w tych sprawach i również powodzenia w przyszłości. Ja natomiast zgadzam się zupełnie z Wami, że nie powinno nie być tego miejsca, żeby was, na Was nagonkę robili, bo tym powinna się zająć władza sądecka i 25 lat temu pomnik powinien być usunięty. Prezydent Nowak powinien przypilnować przez dwie kadencje. Nie zrobił tego. Zastanawiam się, dlaczego tego nie zrobił. Widocznie miał jakieś powody, o których my nie wiemy. Przynajmniej ja nie wiem. Więc chciałam Was zaprosić do dzisiejszej akcji pod ratusz, ponieważ chciałabym zrobić akcję śmieciową, ponieważ ratusz odmówił usunięcia zielonych odpadów z domów prywatnych w listopadzie, bo regulamin Rady Miasta nie pozwala. Tylko ciekawa jestem, dlaczego jest taki regulamin, kiedy liście z drzew jeszcze spadają w listopadzie i oczywiście rada dla mieszkańców jest taka przez ratusz, żeby odwozili liście na wysypisko w prywatnych samochodach. Ja radzę Radzie Miasta wywieźć ich regulamin samochodem prywatnym na wysypisko w Zabełczu. Dziękuję. Proszę Państwa, drogi polszynskie smaczy są zawłożone ze zbrodniarzy i rośnie stopień sowieckości wymiaru niesprawiedliwości. Weź z komunistem z Moskwą precz, nie żyje pozwolna. My, Sądecka Konfederacja Polski Niepodległej, tu obecna, usunęliśmy z bramy policji przy ulicy Szwedzkiej tablicę utwalaczy władzy ludowej. Przenieśliśmy ją do KPN-u na ulicę Dudosza. Stamtąd dopiero za dwa dni zaprowadził prokurator z Dębski, wojewódzki na KPN, prokurator. Więc proszę Państwa, była ta szansa, ale niestety cała Rada Miasta i wtedy obecni przedstawiciele, czyli pan prezydent, zarząd miasta, nie rozebrali pomnika radzieckiego. Także nie można rzucić tylko na jednego Nowaka, ponieważ przed nim był i Gwiż, i Czerwiński, prawda? Była możliwość w tym momencie wyrzucenia. Bardzo dużo w Polsce tych tablic poleciało. Tu stoi Wodek Olszewski, podaję mu jeszcze mikrofon, niech powie na ten temat. No może troszkę historii, proszę Państwa. Tak, okręg podhalański Konfederacji Polskiej Niepodległej, jak i Związku Strzeleckiego Strzelec, były to nasze inicjatywy. Tutaj nie było siły politycznej, były wszystkie partie posolidarnościowe, była Solidarność. Tych tematów nie podnosili. Nie widzieli problemu, który może powstać. Przecież ten problem zakłóca naszą komunikację społeczną. Utrudnia prowadzenia polityki historycznej. Wręcz doprowadza do schizofrenii politycznej, bo przecież wy byliście na manifestacjach. Po jednej stronie żeśmy protestowali przed tym pomnikiem, obeliskiem Sowietów, gdzie nawet nie było napisane, bo raczej wszędzie możemy spotkać, że oni walczyli o wolność Polski. Tam nie było.
tam było za naszą pomocną rodziną, za sowiecki, ponieważ ten komendant ówczesny, tak jak wiele sowieckich dygnitarzy, generałów, chodził wiecznie pijany. I kiedy on narzucił budowanie tego pomnika, tak, niech tak będzie, bo to i tak będzie jedność kiedyś. Tak miało być. To tylko była chwila tam, kiedy miały być te kraje typu satelitarnego. Kiedyś miał być jeden wielki Związek Sowiecki o Atlantyku. Przecież to jest w pismach wielu ideologów, to nic nie odkrywamy tutaj, no niestety. Ale mówię o tej schizofrenii politycznej. Po drugiej stronie mieliście pomnik już pułkownika Narcyza Wiatra. Tam na tym cmentarzyku, zamordowanego przez nich. Dowódcę chyba Śląskiego i Krakowskiego Okręgu Batalionów Chłopskich. I tej historii bardzo tutaj kolega z KPN-u powiedział, że to nie tylko prezydent Nowak, który ponoć jest z formacji niepodległościowych. Byli inni prezydenci, którzy uważali się za niepodległościowców, wywodzili się z Solidarności. Była kilka rad w ratuszu, gdzie była większość ludzi z formacji solidarnościowej, PC i tych innych, jak chyba Wyborcza Akcja Katolicka, tak, nie reagowali. Rozmawialiśmy z nimi prywatnie, prosiliśmy, wysyłaliśmy pisma. W sprawie wyrwania tablicy, którą usunęliśmy z komendy wojewódzkiej poświęconą Ubecji, pisaliśmy chyba kilka razy pisma. Nie reagowali, więc ponieważ było to w naszych możliwościach technicznych, usunęliśmy ją. No tego pomnika nie mogliśmy usunąć, ale tyle prezydentów mogło to zrobić. To nie 15 lat, jak zaznaczył Adam. To jest 23 lata. 23 lata. Ja tylko tu do nas chciałbym jeszcze raz uwypuklić, jaka to jest ważna sprawa. Zwłaszcza w tej chwili zabrudzania historii naszej, zniekształcania. Wszyscy na pewno widzieliśmy wywiad przeprowadzany z rosyjskim ambasadorem. No przecież ten człowiek oskarżył Polskę o wywołanie II wojny światowej. Polaków się zaczyna oskarżać. Byliśmy największą ofiarą tej wojny, a nas się zaczyna oskarżać. No, na szczęście to było już takie przegięcie tego pana, że aktualny ten rząd wezwał tego pana i sprostował to ten pan. Ale to będzie powtarzane. To będzie, jeżeli nie będzie reakcji, jeżeli nie będzie prawidłowej polityki historycznej, szukania prawdy, to co jest najcenniejsze, to już od filozofów greckich, że tylko prawda jest ciekawa, ale prawda również oburza. Oburza. To będziemy mieli ciągle z tym kłopoty. Tych spraw jeszcze w Polsce jest więcej. Takie pomniki jeszcze są rozrzucone. Są jeszcze nazwy. Są jeszcze kłamstwa. My, Polacy, którzy mamy wielką admirację dla zmarłych. I my nie dzielimy zmarłych na złych. Zmarły jest zmarły. Wszyscy już są wtedy równi wobec Boga. Ale nawet na tych cmentarzach niektórych widzę kłamstwo. Kłamstwo. Bo może być pisać, oni zginęli w Polsce, ale nie zginęli za Polskę. A my dalej się z tym spotykamy. I dalej się z tym będziemy borykać. Dziękuję Państwu.
pomniku sowieckich okupantów, który stał o dziwo na Placu Wolności. Jaka to jest śmieszna idrwina. Okupant czy wolność? Proszę Państwa, nie ma pół praw. Jest albo prawda, albo kłamstwo. Dlatego musimy mówić prawdę. I tylko prawdę, że ci, co przeszli przez nas kraj, nigdy nie wrócili. Do lat 86 roku była okupacja, w 86, okupacja Związku Radzieckiego, która zaczęła się 17 września 39 roku. Nie hitlerowcy, ale to właśnie ci Sowieci wymordowali naszą klasę, elitę, naszą elitę. To tak, jakby ze stada owiec zabrać tych pastuchów, baców, którzy się opiekują. Mamy do dnia dzisiejszego nędzną elitę, która jest przy rządzie. Proszę Państwa, jest po wyborach. Chwała, że odeszła ta graja, ale już odeszła. To jest ostatnie dni policzone. Osobiście im zaroziłem pudełka, żeby się pakowali w urnie. Proszę Państwa, ale teraz pilnujmy i obecnie. Pamiętajcie, że wolność nie jest dana raz na zawsze. O wolność trzeba dbać i bić się. Zobaczcie, do tego wspólnie wam. Dzięki wam, żeście byli z nami. Daliśmy sobie radę. Pamiętajcie, razem w sile, jeżeli się połączymy, nie patrzmy, co nas dzieli, ale co nas łączy. Zrobimy tą Polskę lepszą, Polskę naszych marzeń. To Polskę lat 76, ja tutaj widzę ludzi z lat 80 i obecnie. Że Polska nie jest z tych z wiejskiej. Polska jest nasza. I musimy o to dbać. I ciągnę do odpowiedzialności, ale żeby to była odpowiedzialność, to musi być zdrowy, uczciwy wymiar sprawiedliwości. To muszą być ławy przysięgłych, sędziowie z wyboru, którzy jeżeli się sprzeniewierzą, będą ponosić pełną odpowiedzialność i karę. Nie może być tak, że sędzia jest nietykalny, że cokolwiek zrobił. Rozliczymy wszelkie zbrodnie sądowe. I te dawne, i teraz. Ale musimy to zrobić razem. Tego z pojedyncze nie załatwimy. Ja nie załatwię za was sprawy, ale razem załatwimy wszystkie nasze sprawy. A naszą sprawą jest Polska. Ta sytuacja nie tylko z pomnikami, ale cała sytuacja gospodarcza, polityczna w Polsce jest wynikiem tego, że 25 lat temu nie obaliliśmy PRL-u. Dalej żyjemy w PRL-u. To już jest trzeci PRL. Pierwszy PRL był do roku 56. Drugi PRL był do roku 90. A teraz jest trzeci PRL. Po prostu ciągłość prawna jest cały czas utrzymywana nie drugą Rzeczypospolitą, której rząd działał na uchodźstwie w Londynie przez całą okupację, który nasi sojusznicy zdradzili Polskę i sprzedali, oddali, nie sprzedali, bo za darmo to zrobili Stalinowi. Nie przywrócono ciągłości z II Rzeczypospolitą, tylko dalej kontynuujemy właśnie to ustawodawstwo PRL-owskie. I sądy, opierając się na tym ustawodawstwie, wydawały takie wyroki. Ta cała nasza walka i to utrzymywanie reliktów komunizmu jest skutkiem tego, że nie obaliliśmy PRL-u. Teraz nastąpiły wybory do Sejmu, które zostały wygrane przez prawicę. Lewica na szczęście odeszła po poczcicy, ale to jeszcze nie jest Polska w pełni suwerenna. Nie jest to państwo legalne, bo to ustawodawstwo jest nielegalne. Zostało narzucone przez Stalina w 1944 roku. PKWN powstał, jak wiadomo, w Moskwie. Tam wydrukowano manifest, który przylepiono w Lublinie na murze i który był obowiązującym prawem w Polsce. I do tego nawiązujemy nadal. Musimy walczyć w obecnym Sejmie o to, żeby nareszcie zerwać tą ciągłość prawną PRL-em
i wskrzesić II Rzeczypospolitą. Nie możemy dopuścić do tego, żeby nastąpiły teraz wieloletnie dyskusje na temat zmiany konstytucji obecnej, tylko musimy tą konstytucję w ogóle unieważnić. Nie zmieniać jej, nie dyskutować lata i nie prowadzić takiej polityki, żeby wiele, wiele zmieniać, aby się nic nie zmieniło. Nastąpią spory. Trzeba po prostu uznać. Polska była legalnym państwem suwerennym w okresie międzywojennym i prawo polskie działało legalne do chwili, kiedy niestety, z przykrością trzeba stwierdzić, prezydent Kaczorowski, ostatni prezydent rządu londyńskiego, łamiąc przysięgę prezydencką, łamiąc konstytucję kwietniową, przekazał insygnia władzy Wałęsie. Mógł to zrobić legalnie, mianując go swoim następcą. Wtedy Wałęsa musiałby zaprzysiąc wprowadzić w życie przedwojenną ordynację, oczywiście dostosowaną do obszaru obecnego państwa, bo tam chodziło o reprezentację, bo inne są województwa, więc to trzeba było dopasować. Ale Wałęsa musiałby tą konstytucję przysiąc i wprowadzić ustrój II Rzeczypospolitej. PRL-u by nie był. No niestety dalej trwa. Więc musimy w tym Sejmie ich zmuszać, naciskać na posłów, żeby przegłosowano w Sejmie wniosek o restytucję II Rzeczypospolitej. Wniosek, który złożył KPN w pierwszym Sejmie po przewrocie po 1989 roku i który nie został przyjęty przez ówczesny Sejm. Więc walka o suwerenną Rzeczypospolitą musi trwać. Na razie przeszliśmy z okupacji sowieckiej pod okupację Unii Europejskiej, która narzuca wszystko, nawet ile chłop ma wydoić mleka, jak wydoi więcej, to płaci kary. Rozwalono nam całą gospodarkę, pozbyto się przemysłu, banków, no i jesteśmy w rozsypce. Jeżeli tego nie odzyskamy, jeżeli nie unieważnimy tej prywatyzacji złodziejskiej, nie przeprowadzimy reprywatyzacji, nie zwrócimy majątków spadkobiercom przedwojennych właścicieli, no to dalej ta klika, która rządzi Polską, która majątek narodowy ukradła, dalej go będzie posiadać i dalej będzie miał władzę. Bo jak wiadomo, kto ma pieniądze, ten ma władzę. Dziękuję bardzo. To, że nie została zrobiona lustracja, uczciwie przeprowadzona lustracja. No i do dzisiaj się z tym jakoś borykamy. Jesteśmy spadkobiercami okrągłego stołu i tego, że w Polsce nie było uczciwej lustracji. Ubeckie dokumenty ginęły, nie wiadomo było, z kim mamy do czynienia. Byli nadal na najwyższych stanowiskach, natomiast druga strona była prześladowana. Jak była żołnierzami wyklętymi, ich spadkobiercami, tak po dzień dzisiejszy są oni wyklęci. No i w jakiś dziwny sposób prześladowany. Podam przykład. 26 października, zaraz po wyborach, miało dojść do eksmisji pani Marii Wiącek z mieszkania przy ulicy Krowoderskiej 56/1, gdzie pani tam mieszka od 4 roku życia, a więc 70 lat. Była przygarnięta przez swoją ciocię i wujka, gdyż jej rodzice dosyć szybko odeszli. No i tutaj właśnie chciałam przypomnieć, że ojciec pani Marii Wiącek był żołnierzem Armii Krajowej, a potem WiN-u i w 1946 roku został zamordowany przez UB w obławie zorganizowanej pod Tarnobrzegiem i zginął. Następnie matka też została przez UB-ków aresztowana, wsadzona do więzienia. Po roku wyszła i już była kaleką, więc dosyć szybko zmarła. I pani Maria miała 13 lat, jak została absolutnie osierocona, no i tylko mogła liczyć na swoich krewnych, na ciocie i na wujka, no, którzy też w pewnym momencie się opiekowali, potem odeszli. Brat nie mógł się nią opiekować, ponieważ również został przez UB-ków wcielony do przymusowych prac w kopalni. No także, krótko mówiąc, pani Maria właśnie była prześladowana i te prześladowania ciąg dalszy trwa, bo ma być wyrzucona z mieszkania, w którym przeżyła całe swoje życie. No i wszyscy uważamy, było bardzo dużo osób, które tam przyszło w jej obronie.
że nadal powinna tam mieszkać. Natomiast prezydent Krakowa, który tą eksmisję wydał zgodę, pan profesor Jacek Majchrowski, stwierdził, że ona nie może tam mieszkać, gdyż pogwałciła dyscyplinę meldunkową, co jest absolutną nieprawdą. No i nie ma takiego prawa, żeby z tego powodu kogokolwiek wyrzucać. Bardzo w takim razie prosimy o uwzględnienie tego i postępowanie w zgodzie z prawem, nie wyrzucanie nikogo na bruk z takich błahych powodów. No i przede wszystkim powinno być tak, że niestety sądy nie mogą kluczyć w takich sprawach. Pani sędzia Barańska, która chciała doprowadzić do ugody, a działała na szkodę pani Marii Wiącek. Nie może być tak, żeby trzecie pokolenie UB nadal prześladowało trzecie pokolenie AK. Proszę Państwa, my się nie rozliczyliśmy, ale rozliczymy. Nosił wilk razy kilka, poniesiemy i wilka! Słuchajcie, no więc jaki jest dalszy, co? Ale bardzo tak proszę. Jeszcze są dwa wypowiedzi. Polska uczciwa, sprawiedliwa, Polska dostatnia. Suwerenna i niepodległa. Suwerenna i niepodległa przede wszystkim. Nasza Polska, bo innej Polski my nie uznajemy. Czy jeszcze ktoś chce przemówić, zabrać głos? Szanowni Państwo, ja wywodzę się z ruchów ojcowskich. Pierwsze z organizacji, w jakich uczestniczyłem, to jest Dzielny Tata. Dalej tam działam aktywnie. Chciałem Państwu powiedzieć, że walkę z pomnikami, z neokomunistami, to my wygramy. Wygrywamy i oczywiście wygramy, jeżeli nas Rosja nie najedzie, nie zacznie fizycznie okupować. Natomiast, proszę Państwa, ostatnia odsłona walki komunistów z normalnymi ludźmi odbędzie się w sądach rodzinnych, w sądach cywilnych. Pomników już nie będzie, ale na celowniku będzie mężczyzna, mąż i ojciec. Bo chodzi o to, żeby budować plastyczne, feministyczne społeczeństwa. Feministyczne w tym sensie złym tego słowa znaczeniu. Tak jak jakieś celebrytki, które nago mówią, że są feministkami. To będzie to złe słowa znaczenie. I teraz chciałem bardzo Państwa prosić, żebyście Państwo później nas nie zapomnieli, dlatego że w tych sądach odbywa się rzeź. To jest rzeź mężczyzn, mężów i ojców. Rzeź po cichu, dlatego że te wszystkie sprawy są niejawne. Można wprowadzić tylko dwóch ludzi, dwie osoby zaufania, które coś tam mogą. W zasadzie to są i tak zastraszone i nic nie mogą. Nie można nagrywać, nie można upubliczniać i to jest wielki skandal po prostu. I teraz sam osobiście, ale myślę, że też wielu ludzi z tych organizacji ojcowskich popiera kwestię taką, żeby wprowadzić ławy przysięgłych. Wydaje nam się, że sprawy rodzinne powinny mieć tok tego typu tok, że spotykają się dorośli zaangażowani w sprawę, dzieci, ławnicy badają sprawę rodzinną, udają się do domu i zupełnie inaczej jak na zasadzie dyskusji sprawa rodzinna powinna być rozstrzygnięta. I nie może być tych rozstrzygnięć w duchu tych nowoczesnych ideologii jak feminizm, gender, LGBT, dlatego że na dzień dzisiejszy wygląda tak, że mężczyzna, który jest gwarantem, mąż i ojciec, który jest gwarantem tradycyjnych rodzin, wartości tradycyjnych, który przekazuje patriotyzm, historię, uczy dzieci umiłowania do prawdy, że on jest na celowniku. Natomiast tak teraz jest. Wychodzi na to, że polegniemy, nasze pokolenia polegną, ponieważ zostawimy żołnierzy walki o feminizm, o zły feminizm, gender i LGBT w tych wszystkich sądach rodzinnych. Oni zniszczą nasze pokolenia, doprowadzą do tego, żeby wychować synów na mamin synków, lalusiów, którzy za nic oddadzą naszą ojczyznę. Przyjdzie okupant, a oni się poddadzą. O to właśnie chodzi. I myślę, że wspieranie tego typu działania tych sądów, żeby w rodzinach wychowywać takich wybrakowane dzieci, myślę, że jest to w interesie
naszych odwiecznych okupantów, a szczególnie Rosji, która zaprowadzała nam różne ideologie wolnościowe, rozlewała na zachód i to teraz wraca z zachodu, który został po prostu przez tych Rosjan i te wszystkie ideologie komunistyczne zarażony i to atakuje nas z wielu stron po prostu. Nie dajmy się, wprowadzajmy ławy przysięgłych i walczmy z tymi sądami. Dziękuję. No to proszę Państwa, chyba jeszcze ja na koniec powiem i podziękuję jeszcze raz wszystkim moim przyjaciołom i ludziom, którzy włączyli się w protest o uwolnienie mnie. Ja byłem skazany za ponoć obrazę sądu, naruszenie powagi. Powagi się nie da naruszyć sądu, bo na tą powagę sąd musi zasłużyć, ją musi mieć. Nie można uchylać pytań niezadanych. Nie można bronić świadka byłej sędziny, no swojej przełożonej. Więc za to byłem skazany na 14 dni aresztu. Mnie się nie da zastraszyć, nie pierwszy raz siedziałem, jeszcze mogą mnie wiele razy zamykać. Jeżeli chcą mnie uciszyć, to mnie muszą zabić. Nie ma innego wyjścia, a już takie groźby miały. Proszę Państwa, będę mówił publicznie, ja na pewno sobie życia nie odbiorę, jeżeli ktoś usłyszy, że popełniłem samobójstwo, to nie wierzcie w to, bo ja tego nie zrobię. Proszę Państwa, jeszcze raz dziękuję tutaj kolegom z Sącza i przyjaciołom, którzy samoczynnie to zrobili. Proszę Państwa, kończymy pod sądem i jedziemy, kto ma samochód i jest parę miejsc w samochodzie, kto nie ma samochodu, to weźmiemy. Na pewno mamy dwa samochody, trzy chyba samochody, zaraz to sprawdzimy. Jedziemy pod komendę, bo trzeba pod komendnym towarzysza Rudnika przekazać tą dobrą wiadomość, że prawomocnie przegrali. Króciutki taki parominutowy wiec, zawsześmy to robili pod komendą. Trzeba powiadomić policjantów z pierwszej ręki. Także proszę powiedzieć, kto ma samochód? Ręce do góry, żebym wiedział. Czyli raz, dwa, trzy. Trzy samochody, cztery, pięć. Tak? Dwa samochody. To większość się zmieści. Proszę Państwa, kto się śpieszy do pracy, czy tam złożyć meldunek, to proszę lecieć. Natomiast kto ma jeszcze tę chwilę czasu, no trzeba liczyć, że dojazd zajmie nam parę minut, 5 minut i 10 minut wiecu, czyli około 20 minut jeszcze kto ma. Jedziemy na króciutki wiec pod komendy. Gdzie są te samochody? Może, a ile macie miejsc? Cztery miejsca. Też cztery. Proszę bardzo. Pani idzie po taksówkę. Proszę wziąć taksówkę i jedziemy. Dobra. Z panią od razu mogą iść trzy osoby do taksówki. Bardzo proszę, kto nie ma samochodu, do pani. To proszę do mnie podejść. Już pani druga. Tutaj kolega ma samochód czy nie? No to jedź z panią, masz taksy. Już, proszę bardzo. Leć. No leć. Kto jeszcze ma pan samochód czy nie? No to proszę z panią, to proszę z panią. Proszę z panią, panią się trzymać. Proszę bardzo, śmiało. Kolega ma jakiś pojazd? Chodź, to tutaj koledzy mają samochód, chodź. Tutaj. Ja go tu widziałem. Dobrze, czekamy jeszcze, rozumiem, na jeden samochód. Ale możemy zacząć, bo ja myślę, że oni jadą, bo dojadą za parę minut, a my... No dobra, no przecież się znajdzie, może poszedł do toalety.
Proszę Państwa, witam bardzo serdecznie na kolejnym wiecu środowisk patriotycznych przed siedzibą zorganizowanej grupy przestępczej w Nowym Sączu, czyli Komendą Miejską Policji, kierowaną przez szajkę, która chroni zbrodniarzy komunistycznych. Tej szajki, która rzuciła się na nas rok temu w obronie obelisku ruskich okupantów na polecenie towarzysza komendanta Rudnika, która użyła zwartych oddziałów takich ZOMO, to teraz chyba się prewencja nazywa, która napadła na nas z karabinami, z bronią dwuwolutową, z miotaczami gazu. Przewracali nas, szarpali, kolegę Zygmunta Miernika pobili tak dotkliwie, że na 7 dni wylądował tutaj w szpitalu w Nowym Sączu po tej naszej pikiecie. Nie poprzestali na tym, jak kolejny raz przyjechaliśmy do Nowego Sącza, znowu na nas napadli. Jak trzeci raz przyjechaliśmy, to nawet mój wiec wyborczy rozbili, gdzie szliśmy przez miasto, bo twierdzili, że zakłócamy porządek publiczny. Cała ta zdemoralizowana, łajdacka szajka policyjna, która przejęła tutaj kierownictwo policji w Nowym Sączu, napadała nas wielokrotnie. No i jak dzisiaj widzieliśmy w Sądzie Okręgowym, te ich działania przestępcze przeciwko nam zakończyły się skutkiem pełną kompromitacją. Nawet nie miał odwagi żaden żul w imieniu komendanta przyjść i bronić racji oskarżenia przeciwko nam. Żaden pacholek Moskwy z tego budynku, żaden bandyta płacony z naszych podatków, żaden z tych hachmentów i przestępców ubranych w mundury policyjne nie potrafił dzisiaj przyjść do sądu, żeby powiedzieć, że popiera te łajdackie, krzywoprzysięskie oskarżenia przeciwko nam, kiedy przecież było wiadomo od początku, że występowaliśmy w imię polskiej racji stanu, polskich patriotycznych wartości. Chcieliśmy wykonania uchwały Rady Miasta w Nowym Sączu z 91 roku o likwidacji obelisku ruskich okupantów. I oto śmiała szajka policyjna w Nowym Sączu wysłać bandytów, napaść na patriotów po raz kolejny w obronie obelisku tych zbrodniarzy, którzy przecież zamordowali polskich policjantów II Rzeczpospolitej w Katyniu, w Charkowie, Miednoje, całe mnóstwo policjantów i z Nowego Sącza, i tu funkcjonariuszy widzieliśmy tablicę piękną w Sądzie Okręgowym. Polskich sędziów, pracowników prokuratury zostało zamordowanych przez Armię Czerwoną. Nie pomni tego, towarzysze z kierownictwa tutejszej komendy wysłali swoich siepaczy, prawda, z tej policji obywatelskiej, żeby nas napaść. I skończyło się to na szczęście naszą wygraną. Już tego obelisku łajdackiego nie ma. Jeszcze jest komendant, ale obeliska jeszcze nie ma. Teraz się trzeba zabrać za komendanta Rudnika i za kierownictwo tej szajki, ustalić, kto im wydał przestępczy rozkaz napaści na patriotów i obrony ruskiego pomnika Putina. Może ambasador rosyjski, może minister jakiś spraw wewnętrznych, nie wiemy. No to się dowiemy w trakcie śledztwa. Jak komendant Rudnik w kajdankach zostanie doprowadzony, to myślę, zezna wszystko bez problemu, opowie, jak było, kto mu kazał. Oczywiście my ze swojej strony nie mamy pretensji do szeregowych, przyzwoitych policjantów. Bardzo wielu z nich zachowało się przyzwoicie, odmawiali tej napaści na nas, powstrzymywali komendanta, ładnie się zachowywali. Ale trzeba też powiedzieć, że poza tą grupą zwykłych szeregowych funkcjonariuszy, większość kierownictwa zachowała się haniebnie, napadając na nas. I to jest rzecz bardzo ważna, o której trzeba pamiętać, bo będą teraz zmiany nieodzowne w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Wreszcie, mam nadzieję, ta szajka funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, która przejęła Wydział Kadr Komendy Głównej i Komend Wojewódzkich w Polsce, zostanie wreszcie wyczyszczona. Był taki raport ministra Dorna pokazujący, jak ogromna ilość funkcjonariuszy SB dalej nadzoruje kadry policyjne. Mamy nadzieję, że ta szajka zostanie w najbliższym czasie wyrzucona z hukiem. Trafi do nowego oskarżenia przeciwko nam i trafią przez kim, no, przestaną niszczyć policję, ją deprawować, nowych młodych funkcjonariuszy odejdą i będą wszczęte wobec nich postępowania. Przypominam, że już
5 lat temu wszczęto postępowanie w sprawie na przykład nielegalnego internowania nas w stanie wojennym. Szeregu komendantom postawiono zarzuty. Jeszcze nie widzę żadnej sprawy w sądzie. Zobaczcie, minęło 5 lat zarządów PO i ani jedna sprawa przeciwko tym bandyckim pozbawieniu ludzi wolności, bo bez żadnego nakazu aresztowania. Po prostu na podstawie administracyjnej decyzji komendantów milicji nas internowano. Mamy orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, że to było nielegalne z 2011 roku. I minęło 5 lat i żaden jeszcze ten siepacz milicyjny, obecnie policyjny, żaden z nich nie został zwolniony ze służby i żaden z nich nie został wsadzony do więzienia. Przecież tam jest miejsce tych pachołków mostu. Także powoli, powoli tutaj zmiany są w Nowym Sączu. Wygraliśmy sprawę w sądzie rejonowym, wygraliśmy dzisiaj w sądzie okręgowym, wyrok jest prawomocny. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie towarzysz komendant zostanie odwołany, ustalone zostaną ci siepacze, wykonawcy, którzy kazali nas napadać. Zostaną również wyróżnieni, awansowani ci przyzwoici policjanci, pamiętamy ich, którzy zachowywali się przyzwoicie. Że wreszcie będziemy mieli policję Polski niepodległej, która nie nawiązuje do tradycji ruskiej NKWD i tych zbrodniarzy z Katynia, tylko będzie ona nawiązywała do tradycji, pięknej tradycji polskich funkcjonariuszy Policji Państwowej II Rzeczpospolitej, której oczywiście jest mało przedstawicieli, bo większość została wymordowana, a ci, co przeżyli, byli poddani represjom do roku 1990. Ostatnio była taka sesja naukowa w Komendzie Wojewódzkiej w Katowicach. Przedstawiali historycy z Polski, z Zaolzia. Była inwigilacja ze strony Służby Bezpieczeństwa, pozbawianie mieszkań, majątku, pozbawianie pracy, możliwości studiów dla rodzin policyjnych jeszcze po upływie, słuchajcie, 40 lat po zbrodni katyńskiej. Mieli teczki rodzin policyjnych, jeszcze w roku 90 prowadzili działania przeciwko dzieciom i wnukom policjantów II Rzeczpospolitej. To zupełnie niesamowite. No i nie dziwota, że kadry policyjne to głównie są kadry milicyjne i esbeckie. I dosyć tego ubectwa. Czas na policję nawiązującą do tradycji Policji Polski Niepodległej, a nie szczycącej się, jak w wielu miejscach te barany piszą, mówią 70 lat policji. Nie ma żadne 70 lat policji. Jest 20 lat policji II Rzeczypospolitej i 45 lat milicji lodowej. Różnica między policją a milicją jest taka, jak między krzesłem a krzesłem elektrycznym. Policja chroniła Polaków, walczyła z przestępcami, a milicja zajmowała się dławieniem wolnościowych aspiracji narodu polskiego. I wstyd i hańba, że zastępcą komendanta głównego policji Platforma zrobiła milicjanta, który w ramach ZOMO pacyfikował kopalnię Wuje. A towarzysz prezydent Kwaśniewski, szefem sztabu generalnego, zrobił generała Szumskiego, który pacyfikował Stocznię Szczecińską. No takie niedawno mieliśmy standardy władz. Dosyć tego, mamy nadzieję, że to się zmieni, że ta szajka bandytów i zbrodniarzy zostanie rozliczona. Już doprowadziliśmy dzięki akcji portowej tutaj Stowarzyszenia Niezłomnych, za co dziękuję Zygmuntowi Miernikowi, kolegom tutaj z Krakowa, z Łodzi, z wielu miast Warszawy. Dzięki akcji portowej Kiszczak został prawomocnie skazany w pierwszym procesie stanu wojennego. Teraz jeszcze ma proces o wyrażenie zgody na strzelanie bez ostrzeżenia do robotników w stanie wojennym. Także zabieramy się za szajkę, to trochę potrwa oczywiście, myślę, że z rok, dwa, zanim to wyczyścimy. Musimy naciskać na władzę, żeby tego nie zaniedbała tematu, nie bała się zrobić porządek z tą łajdacką, zdemoralizowaną szajką kierowniczą w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Policji, Prokuraturze i tak dalej. To jest nasze zadanie, mamy tu mandat moralny i obowiązek, powinność tego dopilnować, bo inaczej ludzie w prostych sprawach, czy to rodzinnych, jak mówił dzisiaj kolega o dzieci, czy w sprawach gospodarczych, nie będą mieli uczciwych sądów. Jak my nie zrobimy porządku z wymiarem sprawiedliwości, kiedy jest teraz okazja, kiedy łapiemy ich za rękę tych łajdaków zbrodniarzy, to za 10 lat nikt już tam nie zrobi porządku, bo nie będzie się do kogo doczekać. Przyjdzie drugie, trzecie pokolenie ubeków i będzie robiło z nas idiotów, pozbawiało nas majątku, spraw gospodarczych czy dzieci, opieki
będą we wszystkim kuglować i mówić, my jesteśmy Europejczycy. Dzisiaj mamy tą luksusową sytuację, że policją, prokuraturą i sądami dalej kierują zbrodniarze komunistyczni. I to jest dobry moment, tak jak było w Niemczech i we Francji po upływie 20 lat, żeby zabrać się za denazyfikację. No, musimy zrobić dekomunizację. Nie chodzi wcale o pomniki, od tego zaczęliśmy, ale to była sprawa symboliczna. Powiem dzisiaj, nie zdradzę chyba wielkiej tajemnicy, to był tylko przyczynek do wielkiej bitwy. Ten kawałek kamienia, który nam tu zostawiła NKWD i którym się opiekował Putin przez ambasadę i do ostatniej chwili bronił tych pomników, to był tylko początek bitwy. Teraz zaczyna się prawdziwa bitwa o destalinizację Polski, o desowietyzację. I ta bitwa jest za waszymi plecami. O kierownictwo policji, o kierownictwo prokuratury, o kierownictwo sądu, o kierownictwo służb specjalnych. To są nasze główne zadania na najbliższy rok czy dwa. To był trening tylko te pomniki. To była bułka z masłem. Teraz zabieramy się za sędziego Kryże, za prokuratora Sławomira Gośkiewicza, co nas oskarżał i mówił, że zbrodnię katyńską kłamiemy, że zrobili Rosjanie. A dzisiaj jest zastępcą szefa Naczelnej Prokuratury Wojskowej, która nadzoruje śledztwo smoleńskie. No taki fachołek mocny. Trzeba się zabrać za sędziego Aleksandrowa, za całe mnóstwo szefów służb specjalnych, bo tylko w CBA ustawowo jest zakaz pracy SBK. We wszystkich innych służbach kierują dalej tymi funkcjonariuszami. WSW albo służby bezpieczeństwa. Trzeba tą stajnę obwiasza oczyścić i my mamy taki mandat moralny jako działacze opozycji, gdzie świadomi, żeby to zrobić w szerokiej koalicji sił patriotycznych. To jest nasze podstawowe zadanie, bo nikt za nas tego nie zrobi. No chyba nie sądzicie, że goście, którzy nie walczyli, a niedawno się obudzili dopiero i zapisali się do PiS-u i weszli do Sejmu, że oni to za nas załatwią. Nikt za nas tu nic nie załatwi. Na nas spoczywa ten podstawowy obowiązek zrobienia porządku w tym kraju. Tej najważniejszej sprawie. Jak to zrobimy i wymiar sprawiedliwości będzie uczciwy, możemy się udać na zasłużoną emeryturę i każdy z nas dostanie krzyż brzozowy na drogę. Także, proszę Państwa, wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za przybycie pod komendę, żeby szajka i zorganizowana grupa przestępcza, która kieruje tą komendą, wiedziała hołota bolszewicka, że się ich nie boimy, że plujemy im w twarz łajdakom. Sowieckiej agenturze tutaj Putin. Dosyć tych pachołków. Do Moskwy, na Białoruś, na Kubę niech jadą. Jeszcze mają szansę, jeszcze są bilety sprzedaży do Korei Północnej. I proszę Państwa, trzeba im jasno powiedzieć. Dosyć tego łajdactwa, czas na normalną policję, czas na normalną Polskę, z której nie będą musieli ludzie wyjeżdżać na emigrację. Odśpiewamy teraz Protę, no i następne oczywiście. Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród, nie damy pogrzeć twarzy. Polski my naród, polski ród, królewski szczep piastowy. Nie damy, by nas gnębił wróg, tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż Bóg. Do krwi ostatniej kropli zżył, bronić będziemy. Ja sobie pozwoliłem
wejść do budynku komendy policji i chciałem zobaczyć się właśnie z Markiem Rudnikiem, żeby mu przekazać informację, że jest już zdjęty ze swojego stanowiska. No ale uzyskałem odpowiedź, bo ten pan zadzwonił do jego gabinetu i usłyszałem odpowiedź, że Marek Rudnik zaszył się pod ziemię i nie ma go w budynku i go od rana już nie było, nie zjawił się. Więc być może pamiętał o tym, że jest nasz proces i że może go odwiedzimy i się już nie pojawił. Ale powiem o takich, może lepszy jest tylko ten mikrofon. Bo jeszcze w ubiegłym roku, po tym jak złożono te wnioski o ukaranie nas, czyli jako obwinionych czy oskarżonych, to złożyłem pismo do prokuratury okręgowej w Krakowie o przestępstwach popełnionych przez Marka Rudnika, o to, aby go postawić przed sądem i stosownie do zarzutów, do popełnionych przestępstw ukarać. Prokuratura okręgowa przekazała do prokuratury okręgowej w Nowym Sączu, a tamci przekazali to do prokuratury rejonowej w Zakopanem, gdzie niestety oddalono moje pismo w sprawie tych zarzutów. Odwołałem się do sądu za pośrednictwem prokuratury i tak jak już mówiłem tutaj wcześniej w sądzie okręgowym, że będzie w związku z tym rozprawa 26 listopada, o której mówiłem. Chciałem tu zwrócić uwagę na pewne sprawy związane z komendantem miejskim policji. O tym przede wszystkim, że użył sił policyjnych na naszą manifestację, czyli o tym biciu, kopaniu, czy próbie zabicia Zygmunta Miernika, używaniu kilku plutonów policji. Więc już w ostatnim dniu procesu w sądzie rejonowym, gdzie sędzią był Andrzej Kuźnar, w uzasadnieniu wyroku napisał o tym, że Marek Rudnik powinien był wycofać ten akt oskarżenia, który skierował do sądu. I tu zacytuję słowa sędziego Andrzeja Kuźnara, który powiedział wprost, że Marek Rudnik powinien był, dbając o autorytet organu policyjnego oraz funkcjonariuszy policji, przed wystąpieniem do sądu z wnioskiem o ukaranie powinien był przemyśleć, czy interes społeczny rzeczywiście przemawia z uwagi na przedmiot postępowania za całością stawiania obwinionym zarzutów. I w konkluzji Andrzej Kuźnar pisze, że tego aktu oskarżenia nigdy nie powinno być, bo przecież tak jak to uzasadnienie wyroku brzmi, zostaliśmy wszyscy uniewinnieni i nie powinien był nigdy stawiać tych zarzutów. Co Marek Rudnik na to zareagował w ten sposób, że w międzyczasie wytoczył 5 innych spraw. My pamiętamy, że pierwsza z nich zaczęła się w lutym, zakończyła się oczywiście umorzeniem. Kolejne sprawy są, potem były sprawy, które czekają nie tylko w Nowym Sączu, ale i w Krakowie. W Krakowie, krótko tylko powiem, skierowano akt oskarżenia do sądu rejonowego. Stamtąd skierowano do Krakowa. Kraków tego nie chciał procesu prowadzić. Tą całą sprawę skierowano z powrotem do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, a potem do Limanowej, a z Limanowej odesłano z powrotem do sądu w Krakowie i tam jest. Ale teraz powiem o tych paragrafach, które złamał Marek Rudnik, który wydawał te rozkazy policji w sprawie
naszej manifestacji i potem kierował te sprawy do sądu. Więc zarzuty są takie w stosunku do Marka Rutnika, to jest nie tylko złamanie konstytucji, a konkretnie artykułów 5, 13, 19. Te stosowne artykuły mówią o tym, że zakazana jest promocja komunizmu, promocja systemów totalitarnych, systemu komunistycznego. On to właśnie zrobił, broniąc tego obelisku ku chwale Armii Czerwonej. Poza tym złamał artykuł 19 Konstytucji, który mówi, że weterani walk o niepodległą Polskę podlegują szczególnej ochronie państwa, państwo otacza ich szczególną troską. No to nie polega to przecież na tym, żeby policja rzucała się na nas. No to czuła. A jeżeli chodzi o artykuły kodeksu karnego, to tak, naruszył artykuł 231, paragraf pierwszy, który mówi, że funkcjonariusz publiczny, który przekracza swoje uprawnienia, działa na szkodę interesu publicznego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. I dlaczego on nie powinien bronić tego obelisku, tego pomnika zniewolenia? Bo jest taki artykuł 256 kodeksu karnego, który mówi, że totalitarny, ten, kto propaguje totalitarny komunistyczny system albo bierze udział w jego ochronie, popełnia przestępstwo z artykułu 256 i on jest zagrożony tym czyn karą pozbawienia wolności do lat 2. Komendant policji, wysyłając te fałszywe oskarżenia weteranów walk o niepodległą Polską o popełnienie przestępstw w trakcie tych manifestacji, a przecież wiemy, kto popełnił przestępstwa, policja napadła na pokojową manifestację, sam popełnił przestępstwo z artykułu 234, przestępstwo pomówienia, pomówił nas o wykroczenia i przestępstwa. I to jest przestępstwo zagrożone karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. I największe przestępstwo to chyba to, że kilku funkcjonariuszy policji rzuciło się na kolegę Zygmunta Miernika i gdyby nie zatrzymanie ich, próbowali uderzyć jego głową o podstawę kamienną tego grobu, to mogło zakończyć się śmiercią. I takie usiłowanie zabójstwa jest zagrożone karą od 8 lat do kary dożywotniego więzienia, bo jest zagrożone tak samo jak dokonanie zabójstwa. Więc mamy do czynienia tutaj z szeregiem złamania szeregu artykułów kodeksu karnego. Szereg przestępstw jest to. Policja w tym wszystkim brała też udział. I teraz jest pytanie, czy komendant Marek Rudnik doprowadził do popełnienia tych przestępstw poprzez policjantów i sam je też dokonywał tych przestępstw, czy dokonywał je z własnej woli, czy działa tu na komendzie miejskiej jakaś szajka przestępcza zorganizowana, czy działają tylko w oparciu o tą komendę miejską, czy również współpracują z komendą wojewódzką policji w Krakowie. Więc na te pytania uważam, że powinien sąd odpowiedzieć. Możliwe jest również tutaj, że jest nie tylko popustczykiem Moskwy, czyli jakimś idiotą, który działa w interesie Moskwy i Putina, ale że jest być może również i agentem Moskwy, no a to jest już zagrożone karą działanie w interesie obcego mocarstwa, karą do 10 lat więzienia. Dlatego ten proces, który ma się odbyć 26 listopada, jest procesem bardzo ważnym, bo sędzia musi dać odpowiedź, czy na te popełnione przestępstwa i poleci prokuraturze, i to innej już nie prokuraturze w Zakopanem, najlepiej przenieść ten proces do Krakowa, gdzie nie ma popleczników Marka Rudnika, i musi odpowiedzieć za te przestępstwa. To jest ważne, żeby tej sprawy nie zamieciono pod dywan, tak jak to zrobiła prokuratura rejonowa w Zakopanem. Więc obecność wszystkich
jest konieczna, ponieważ jak pamiętamy, tą salę, gdzie ma się odbyć to posiedzenie sądu, to jest malutka sala 222, gdzie się zmieści jedna, czy dwie, czy trzy osoby. Ważne będzie, żeby było jak najwięcej, żeby przenieść tą rozprawę na dużą salę, gdzie będzie można wyjaśnić sędziemu te wszystkie podejrzenia o popełnienie najróżniejszych przestępstw, bo tu jest skrzyżowanie szeregu przestępstw. I tą sprawę trzeba wyjaśnić, a jeżeli zostaną wyjaśnione, to pewno i Marek Rudnik na salę rozpraw będzie doprowadzany w kajdankach, bo popuczyk czy nie popuczyk, ale złamał wiele artykułów kodeksu karnego. Jeżeli nie jest popuczykiem, czyli idiotą zupełnym, to jest agentem Moskwy i za to to są już wysokie kary więzienia. Porozumienie Organizacji Kombatanckich apelowało do komendanta wojewódzkiego, który ma, to prawo usunięcia komendanta miejskiego, o usunięcie go ze stanowiska komendanta miejskiego i wydalenie ze służby raz na zawsze. Jeżeli tego komendant nie zrobi, to zrobi to być może sąd, a być może nowy już minister spraw wewnętrznych wyda rozkaz i poprzez komendanta głównego. W każdym razie Marek Rudnik już nie będzie więcej ani komendantem, ani też zwykłym szeregowym policjantem. Proszę Państwa, widzicie, powstają już wyłomy. Stanie Pan tutaj komendant przed obliczem sądu. Wszyscy wytoczymy mu osobno sprawy na skierowanie fałszywych oskarżeń, które same z siebie stanowią przestępstwo.
a już mamy pewność, że sąd uznał to za bezpodstawne. Minęły lata stalinizmu i tego zgniłego komunizmu, że wystarczyło, że towarzysz komendant powiedział i wykonano. Sądy się nie łamią. Zwracam się do szeregowych funkcjonariuszy. Zastanówcie się, czy wykonywać rozkazy swoich przełożonych niezgodnych z prawem. Pamiętajcie o tym, że te rozkazy, które wykonaliście, napisaliście raporty, jak to my was zbiliśmy. Janiczek z tego. Więc będzie tak. Jak myśmy to was zbili i będą to Górowski, będą pociągnięci do odpowiedzialności. Leśniak, sadysta, który znęcał się nad młodym chłopcem i jego ojcem. No, a więc padają. On nie skończy szkoły, że my wszyscy siedzimy posadzeni na 48 godzin. Okłamywał zamkniętych ludzi. Mówił, że chłopaka ze szkoły wyrzucą, Emanuel Leśniak. A Górowski powiedział mu, daj im po 3 zarzuty, to się nie wywiną. Daj co najmniej po 3 zarzuty, to się nie wywiną. To właśnie Górowski, Górowski, wyzywał mnie fotoreportera Ruda Pizda, która dawno chuja w dupie nie miała. I to jest policja państwowa, banda gangsterów. I oni odejdą, gwarantuję, oni odejdą. Bo jeżeli policja się nie oczyści, to my ją oczyścimy. No i słuchajcie, bardzo wszystkim serdecznie dziękuję za przybycie. To jest oczywiście początek naszych akcji. Będziemy tutaj przy okazji robić kolejne. Musimy to oczyścić, to stalnia Ubiasza. Będą kolejne okazje. Jeszcze będzie jedna sprawa przeciwko nam i kilka spraw, które my wytoczymy teraz komendantom i kierownictwu tutaj policji za te fałszywe oskarżenia. No i mamy nadzieję, że będzie tu też piknik w związku ze zmianą tutaj kierownictwa policji na jakąś przyzwoitą, taką jaką byśmy sobie w Polsce życzyli. I życzyli tego funkcjonariuszom, bo przecież chcielibyśmy, żeby się normalnie pracowało, bez kompromitacji, bez wstydu, bez poczucia, że to jest zamordyzm i stare ubeckie metody. Bardzo serdecznie wszystkim patriotom dziękuję. Kolegom z Nowego Sącza za ostatni wiec w obronie więźniów politycznych, rolników aresztowanych w Szczecinie i kolegi Miernika. W procesie Kiszczaka o tym tortowym proteście bardzo dziękuję. Kolegom z tych wszystkich naszej Federacji Środowisk Kombatanckich Niepodległościowych z Małopolski na czele z Krzysiem Zylem. Wszystkim kolegom, naszym weteranom przez działań stanu wojennego czy późniejszych lat. Na ostatnich akcji naszych pięknych, udanych. Cieszmy się, bo dzisiaj już śladu po tym ruskim śmieciu, po tym obelisku nie ma. I czas na to, żeby w tym miejscu jakiś panteon Józefa Piłsudskiego stanął. Wszystkim serdecznie dziękuję. Coś na koniec, może rocznym, co tam mamy? Słuchajcie, zanim jeszcze puścimy melodię, chciałem jeszcze raz podziękować wszystkim. W obronie, kiedy ja byłem zatrzymany w więzieniu. Wam wszystkim, którzyście stanęli, nie baliście się, przyszliście. Wieleście mi pomogli. Dostałem oficjalnie statut więźnia politycznego. A więc jaka jest demokracja, jaki jest kraj, gdzie są więźniowie polityczni? Musimy to czyścić. Bardzo wam wszystkim dziękuję. Tutaj z Sącza. Dziękuję wam wszystkim w Krakowie i z tego miejsca dziękuję w Polsce. Bo nie tylko były Kraków, Katowice, była Warszawa, Łódź, Poznań i wiele innych miejscowości. Ja wiem, że to było gumowane, zamykane, wyciszane. Ale było coś też przekazane. Proszę Państwa, bardzo wam jestem wdzięczny za to. I pamiętajcie, wspólnie, razem zmienimy wszystko. Tak jak runął PZPR, tak runą ci te popłuczyny komunizmu. Tego zgniłe popłuczyny pozostałości komunizmu wymieciemy. Dziękuję ślicznie. Proszę o muzykę. PRL łamstwami karmił do ludowej gwardii armii, choć myliły się układy, jeszcze są polskie ślady. Hej, 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 co ciągły na nich znajdzie wiedli matowy. Oni broni, oni z pomnika bolszewika. Czasem zdarzy się tablica, ale w rusztach był.
Nie martwcie mnie tak, potem nowe wybory i PiS nas posadza. Nagrywa, tak? Dowódcy drużyn do mnie! No, zaczynamy. 4:55 wychodzimy, zadania znacie. Rozdać broń i opaski. Pozycje wyjściowe bez zmian, kolumn ubezpiecza. Tak jest. Wykonać? Tak jest.